No widzicie, ona jest częścią tego, no. Pyk, atakujemy. Ścierpła mi ręka. Co tu się dzieje? Ja nie chcę umierać. Pani złota, królowo. Cześć, witam was serdecznie w 8, a zarazem ostatnim odcinku z gry Prey. Jeśli nie widzieliście pozostałych, koniecznie sprawdźcie. Zostawcie coś po sobie. Wtedy nie ominą was przyszłe serie. Życzę miłego oglądania. Lecimy. I witam was serdecznie już w grze. Zaczynamy 8 odcinek z Preya. Dobra. I znowu ten mózgo coś. Trzeba było wysłuchać ostrzeżenia starca. Kira, skąd ty? Zamierzasz ku zagładzie. Mam twoje groźby głęboko w dupie. Naprawdę sądzisz, że przybyłeś tak daleką drogę samodzielnie? Widzę w tobie potencjał. To dlatego pozwoliłam ci żyć. To jest kobieta, ten mózgo coś? To dlatego pomogłam ci. I said fuck off, keeper. Powiedziałem strażniku. Jak niewiele jesteś w stanie pojąć. Twoja samica jest bezpieczna ze mną. Czeka was świetlona przyszłość. A ja nie chcę żyć z tobą. Co to było? O, co tu się wydzie... Co tu się odwala? Ale to dziwne, ona zaczyna mi mieszać w głowie. Czy on? To coś zaczyna mi mieszać w głowie. Jak widzisz, człowieku, zaszedłeś daleko. Ale twoja nagroda jest wciąż poza zasięgiem. Poddaj się, a zabiorę cię do niej. Niczego od ciebie nie chcę, sam ją znajdę. Dobrze zatem. Co to było? Wybieraj. Właściwa droga zaprowadzi cię do twojej bezcennej samicy. Niewłaściwa wrzuci cię w ciemności kosmosu. Nie wniosłabym widoku, jak przechodzisz całą tą drogę po tak niewiele. O nie! Ile portali, masakra. Ale co, jak ja mam się stąd wydostać? Oświetlony portal zaprowadzi cię do twojej bezcennej samicy. Musisz tylko udowodnić swoją wartość. Będziemy sobie sprawdzać te portale po prostu. Tak mi się wydaje, że najlepiej będzie, jak będziemy je sprawdzać duchem. Chyba tak. Co teraz? Okej. To jednak nie to. To gdzie ja mam zamienić? Dobra, tam jest jakiś. Może o to chodzi. O, dobra. To jest pułapka. Co ty robisz tutaj nieładnie? Bardzo dobrze, człowieku, możesz iść dalej. Gdzie iść dalej? Tutaj? Nie jestem pewny, sprawdzę. Wygląda normalnie. Jak każdy inny. Dotrzymałam swojej części umowy. Jesteś tak blisko tej, której szukasz.
Gdzie ja jestem? I znowu te dziady. Czy to jest coś nowego? Nie jestem pewny, zaraz zobaczymy sobie. Okej. Chyba coś nowego. No, coś nowego. Ho, ho, ho. Całkiem fajne. Okej. Spoko. Gdzie jest to? Całkiem fajne. No, ma uderzenie. Bo zaraz mi się skończy. A, dobra, jednak nie. Chyba tutaj. Ale to niszczy. No nie wchodź w tego ducha tutaj. Leczonko, amunicja i lecimy. O, dużo amunicji. Czy to będzie już ostatnia walka? Na to wygląda. Co nie? Ale to niszczy. Oj, kocham tą broń. No nie. Spadaj. Dobra. Such bravery. Such determination. Ta determinacja, nie przestajesz mi nie zadziwiać, Domasi. Czemu ona do mnie to mówi, tak do mnie? Dziwnie. Zaczyna mi wchodzić do głowy coraz bardziej. Tutaj? Jest! Jest Jen! No gdzie jesteś? Tu jest! Jen! Thank God! Co to jest? Nie czuję nóg, pomóż mi, boję się. Nie martw się, wyciągnę nas stąd. Obiecuję. Jak ja mam jej pomóc? Co tu się dzieje? Leczonko. Będzie walka, dobra. Walka z bossem. Mogłem zostawić tą broń. Co? Co oni ci zrobili? No nie, przecież ona zginie. No super. Czemu ty się leczysz? Takie łatwe, że mi się tylko naboje nie skończyły od tego wszystkiego. Dobra, chyba się już uda. Ona jest częścią tego. Jest chore. Czemu my gramy zawsze w takie chore gry? Dobra, umieraj.
No widzicie, ona jest częścią tego, no. No nie. Oh, Jen. My beautiful girl. Send me to Uniqua, Tommy. I'm ready. I can't. I've got to save you. You can't save me, Tommy. You can only let me go. Please, Tommy. Let me go. Jaka masakra. I co, ja mam ją zabić, tak? No super. No super, tylko wezmę na amunicję. Jen. Super. Emotion. Emocje wpływają na twój osąd. Fuck you! Wyjdź i walcz, ty tchórzu. Ten gniew, ta wrogość. Such hostility. Such potential. Ten potencjał, nauczę się tego, z niego korzystać, uczynię cię nieśmiertelnym. Zabrałaś mi wszystko. Nie mam po co żyć. Jestem gotów, Anisi. I przechodzimy do świata Indian. Żeby nauczyć się czegoś więcej najprawdopodobniej i teraz nasz dziadek nam przekaże tą wiedzę, którą chciał nam przekazać wcześniej. Niestety troszkę za późno. Domasi. Dziadku, co jest? Mroczni zamierzają wkroczyć na tą ziemię. Strażnik. Nawet teraz dusze naszych przodków walczą w obronie tego świętego miejsca. Jak oni chcą wejść tutaj? Chcę trenować, NEC. Pożądam zemsty. Musisz spieszyć, twoja droga jest długa i niełatwa. No dobra, to dawaj, gdzie mam iść? Chcę widzieć ich martwych, wszystkich, za wszelką cenę. Tak. Trochę zajmie, zaczynajmy już. Okej. Czeka na ciebie 7 prób, Domasi, jedna na każdą ze świętych klanów. 7 masz? Teraz udaj się do jaskini dusz. A 7? No dobra, no to lecimy. Dawaj mi te 7 prób. Oby nie 7 błędów. Idę tędy. No tu już byłem. Co to? Co to jest? Wezmę to duchem chyba, tak? Nie, dobra, to mam wziąć normalnie. Zwiększenie wytrzymałości, co to jest? Głos, człowieku? Ty, jak się tu dostałeś? Źle wyrazy wdzięczności, człowieku, najpierw doprowadziłeś mnie do ukrytych, a teraz tutaj. Aha, dobrze się spisałeś. Koni. Mroczni są w pobliżu, Tommy. Szybko, wracaj do mnie na zewnątrz. Ale co ja zdobyłem? No nic. Musisz opuścić to miejsce, Domasi. Nie jestem gotowy. Duch Aniwaya wypala się w tobie. Przodkowie uśmiechają się do ciebie. Teraz musisz zacząć walczyć. Cały czas walczę. Pokaż im, jak potężny może być człowiek. Ja jestem potrzebny gdzie indziej. Ale ty nie masz wyboru. Musisz wyruszać do świata metalu i powstrzymać tę inwazję. Gdzie jest świat metalu? Spróbuj użyć broni mrocznych przeciwko im samym. Przywróć do tej ziemi słońce. Jak ja mam jej użyć? Ja nie mam tej broni przecież. Ja, bo jak oni tutaj dotarli? To jest nienormalne. Ja muszę stąd spadać. Jak najszybciej stąd spadać. Ich jest za dużo. O nie. Za dużo, zdecydowanie za dużo.
Ale mam jakieś podwójne życie w ogóle. Widocznie ich portale mogą wszędzie wleść. Albo nie mam jednak podwójnego życia. Jednak nie. Jednak nie. No nie. Gdzie ja się przeniosę teraz w takim razie? No nieważne. Dobra, jeszcze te do życia, więcej życia. O, dobra. Może być. O nie, i zaraz znowu umrę. Gdzieś musi być jakaś ucieczka stąd, prawda? No nie wiem, gdzie? Tutaj? No nie, już do mnie celują! Tutaj są gdzieś. Tu jest jeden. Jeszcze jakiś? Normalnie statkami tu wlecieli, no jak to jest możliwe? O nie no... O nie... Dobra, lecimy. Super, to jest wszystko logiczne, prawda? Chyba, że Indianie dysponowali taką technologią, która im pozwalała za pomocą ducha wchodzić w jakąś, nie wiem, w inny świat. I oni mogą się dostać do tego światła, świata. No ja pierniczę, co tu się dzieje? Nieistotne, lecimy. Nie wiem, co to jest za wytrzymałość, którą ja dostałem. Spokojnie, dobrze, spokojnie. Nie musisz się tak denerwować. Już i tak nic nie zrobimy więcej. Już jej nie uratujemy, teraz możemy tylko się mścić. Tylko to nam pozostało. No nie, nie chciałem tego użyć. Chciałem sobie tą energię tutaj wziąć. Bo to jest najmocniejsze. Dobra. I tyle? Używają tych portali, żeby dostać się do starożytnego świata naszego. No tak. Tutaj mam jakiś portal. Przejdę przez niego może. No nie, nie. A, dobra. A co się stanie, jak ja zrobię, tak? Coś tutaj mam zrobić. Ale nie wiem jeszcze co. Może on to jebundu? Chce ma to walnąć tam? No nie no, uspokój. A może tak właśnie, może właśnie tak. Nie? Dobra. Yes! That should fuck up their invasion. I hope that helps, grandfather. Mam nadzieję, że to pomoże, dziadku.
Ja też mam taką nadzieję. No nie, tu nie mam... No to z tego będziemy strzelać. Nie ma nic. Aha, myślę możliwe, że cofnęliśmy teraz troszkę do tyłu. I to są chyba te przejścia, kiedy gdzie my byliśmy wcześniej, co? Jeszcze go dorwiemy. Spokojnie. No to chciałem, to. Ale to niszczy, nie? Weźmiemy sobie życie. A piorunki też dobre. I co nam doda? Nacisnąłem to, nacisnąłem to. Ale co, to ja mam równocześnie jakoś nacisnąć, czy jak? Może mam w miarę w tym samym czasie nacisnąć, nie wiem. Coś takiego? O! Udało się. Chyba tak. O! To jest łeb! To jest łeb! No dobra. O, zapisywanie. Aż mi ręka ścierpła mi ręka. Ruszamy. Strażniku, pokaż się! Gdzie on jest? Co tu się dzieje? Będziemy walkę mieli z nim już? Chyba będzie główna walka, co? O, jest! Jest, jest, jest! Człowiek? Czego tu szukasz? Jestem tu, by pomścić innych. Innych? Gdyby nie my, twój gatunek w ogóle by nie istniał. Jesteś stworzony tylko po to, by zostać pochłonięty. Wieki temu twoja planeta nie była niczym więcej jak tylko jałową skałą. Zasiedliliśmy ją tak jak tysiące innych wraz z początkiem organicznego życia. Wróciliśmy, by zebrać żniwo, gdy życie to wystarczająco dojrzało. Jesteś nasz. Jestem wojownikiem Cherokee Nation. Nie należę do nikogo. Cherokee? Nie do końca rozumiem. Twoja dusza odróżnia cię od innych osobników, to dlatego jesteś oszczędzony. Zostałeś, ble. Wykorzystamy siłę i mądrość, którą posiadasz i staniesz się jednym z nas. Zostaniesz Bogiem. Przybyłem tu tylko po to, żeby cię zabić. Twoje umiejętności są godne podziwu, ale nie stanowią żadnego wyzwania dla potęgi strażników. Przegrasz, a my zbierzemy należne nam żniwa. Dobra, walczymy? To koniec. To nie koniec, to jest początek twojej porażki. Chodź! Dobrze, te pioruny mam. No nie, nie trafiłem. Został mi jeden strzał. To. Co? To ich jest więcej takich. A tego to ja widziałem chyba wcześniej nawet. Właśnie tego. Ojeju. Masakra. Kurde, ile ty masz życia? Musimy to sobie
No nie, zostaw mnie. Dobra. Jeszcze tego brakowało. A teraz go zabiło jakoś łatwiej, nie? Tylko czy miałam walczyć teraz z nim? O, to jest dosyć mocne na niego. O, coś za łatwo idzie. Coś za łatwo poszło. Co wy gadacie? Ale łatwo. To dopiero początek do Masji. To dopiero początek. Czyli to coś, to jest co innego? To nie był strażnik. Nie rozumiem. O nie. O ta... Co? Co? Coś jest silniejszego, może ten statek cały? Do mnie przemawiał cały czas. Aha, dobra. Co? Przecież ja sobie z nimi nie poradzę. Cholera. Cholera. Co ja mam zrobić? Jak ja mam z nimi walczyć? Muszę użyć do tego... chyba tych bomb. No nie wiem. No nie, nie mam broni. Może ty? Wezmę sobie taką tarczę tutaj walnę. O cholera. Najpierw tego bez tarczy muszę zabić. No ile wy macie życia? Dobra, jeden. Jeszcze jeden chyba tam był, nie? Gdzie jest ten drugi? Uciekł? Może go zabiłem, nawet nie wiem. No nie. Czym ja mam z wami walczyć? Dobra, umieraj. Jest jeden. Dobra, lecimy tutaj. Czemu by nie? No nie trafiłem. Tutaj nie przejdę. No nie! Czemu? Czemu, 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 czemu? Ta ostatnia walka i ogólnie ten cały odcinek będzie długi bardzo. Myślałem, że jest jeden strażnik, a tu jest więcej. Dobra, dawaj mi to, dawaj, 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 dawaj. No weź tą barierę tylko. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Pyk, kurde. Pyk. Dobra. Pokonani. No ile was jest tutaj do cholery? I gdzie jest to do ładowania? Gdzieś mam nacisnąć, ale gdzie? Tutaj! Dobra. A dokąd to?
Nie wiem w zasadzie. W zasadzie to nie wiem. W ogóle ja... Okej. Nie! Mordeczko! Umieraj! Dobra. Już. No nie, to na niego nie działa. Umieraj, że. Dziękuję. Zdumiewające, że jeszcze istniejesz, no. Też się czasem dziwię, wiesz? You can send as many fucking freaks as you want. It's you I'm after. Mogłabym w jednej chwili rozkazać tym strażnikom, by starli cię na proch. Twoje życie spoczęło w moich rękach już od chwili, gdy przybyłeś do tego miejsca. Zamiast tego oferuję ci życie, jako znak mojej wiary w ciebie. Dziękuję. Co się dzieje? A teraz chodź do mnie. Zajmij miejsce, które przygotowałem dla ciebie. To jest to. Tak? Czyli to jest koniec. Zakończenie nasze. Dobrze. Dawaj. Lecimy. Ostatni rozdział? Czyżby? Objęcie matki. Co to znaczy? Zaraz się dowiemy, co to znaczy. Już niebawem. To, co leży przed tobą, nie oglądało. Coś tam, czekam na ciebie. W sensie, że no, nikt tego nie widział wcześniej. Ale dziwnie się tym... Okej. Jak ja mam tutaj... Ale się dziwnie tutaj steruje. To nie jest takie łatwe, dobra. Okej, już rozumiem. Czy o to chodziło? Nie wiem. No nie wiem. Chyba o to chodzi, żebym podleciał do tego. I tam działał, pyknął. O, dobra. Ale ja tam nie mogę sięgnąć. O co chodzi? O, tam jest jeszcze jedno. To najpierw to sobie wezmę. Pyk. Ale sterowanie tego jest straszne. Oj, straszne. No nie, no dobra. Uf. No dawaj, jeszcze jedno. Tak mi się wydaje. Elegancko. Normalnie super. Chyba wszystkie. Tak? Witaj. Ty jesteś człowiekiem. Niegdyś byłam. Zostałam tu sprowadzana niezliczone pokolenia temu, podczas żniw. Tak jak wielu innych. Podobnie jak ty. Opierałam się, walczyłam ze strażnikami sfery, aż do tej właśnie komnaty. Strefa rozpoznała moją wyjątkowość. Była już stara, zmęczona. Zaoferowała mi układ. Mój naród zostałby oszczędzony, gdybym... W zamian za twoją... Nieśmiertelność. Tak, stać się nieśmiertelną lub przestać istnieć. Dokonałam oczywistego wyboru.
A teraz twoja kolej. A, i to jest mój główny boss. Dobra, dawaj to. Nie wiem. Co mam walić, co nie? Może to? Nie wiem, tylko amunicję straciłem. Może to? To też nie? Czy to jest niewyczerpane? Mam nadzieję, że tak. A może tak? O, widzicie, dobra. O, dobra. To jest tutaj. Nie, kto mnie atakuje? Dlaczego? Ale już dobra, jesteśmy coraz bliżej końca. Raz, dwa, trzy. Życie najbardziej mnie interesuje. Chociaż w sumie teraz duch też się przyda, więc dawaj. Dawaj ducha. Dobrze. Okej, okay. Powinno starczyć. No nie wiem, gdzie jeszcze mam walnąć. O, tutaj. Tutaj. Czy gdzieś jeszcze? Tam jest chyba jeszcze jedno, nie? O, tutaj. Pyk. Okej. Pyk. O, cholera, ile was tu jest? Weź mi daj spokój. Nie mam jak w tego, jak to trafić. Gościu, no dajcie mi spokój. Dobra. I co jeszcze? Jeszcze jakieś zostało? Ej, chyba dobra, chyba jest koniec. Chyba wygraliśmy. Jeszcze na wszelki wypadek sobie wezmę. Co robisz, Talon? Co on zrobił? Co on zrobił? O nie! Czego ode mnie chcesz? Widzę w tobie to samo, co niegdyś sfera widziała we mnie, duszę wojownika. To ta siła czyni cię stworzeniem idealnym, by mnie zastąpić. Nie chcę cię zastąpić. Co zrobiłem? Nie marnujesz się darmymi próbami zranienia mnie. Twój wybór jest jasny. Nieśmiertelność lub nieistnienie. No nie wiem, zaryzykujemy, co?
Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać. Pani złota. Królowo. Czemu ja nie mam życia prawie w ogóle? Nie wiem, coś tam wyrzuciłem. Coś tam wyrzuciłem, ale ona chyba musi do tego podlecieć, co? Ona to wygląda, dobra. O właśnie, o właśnie. Okej, już rozumiem. Pyk. A ja mogę przez to atakować? No nie, nie. Podleć tu. Tu chodź. No nie. Dawaj, pyk. 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 Atakujemy, atakujemy, atakujemy. Dobra. Trochę lepiej. Co ty się cieszysz? Przecież w ciry dostałaś trochę. Nie ma się co cieszyć. Już nie masz połowy życia. Dobra, muszę te. I tak mnie zaraz zabije, bo już nie mam prawie życia. Jakby biegał, to może by się udało. Może tym będę atakował. To jest chyba lepsza broń na nią, co? To sobie muszę odnowić te bomby. Dobra. Dawaj tutaj, to. Babo wredna. Czym ona nawala do mnie jakimiś kulami? Ognia. Dobra, dobra. Już, pyk. Dobra, coraz lepiej idzie. A tutaj jest akurat. No nie trafiłem! Dobra, dobra. Dobra, całkiem okej. Weźmiemy sobie to. No nie. Dobrze, jestem nieśmiertelny. No w sumie nikt by tego nie mógł dokonać. Oprócz niego to w zasadzie chyba nikt by sobie nie dał rady z tym. Jest bomba. To lecimy. Jeszcze kawałeczek. Nie wiem co, najlepiej chyba działało tak naprawdę tamto ogniste, ale tego już nie mam. Więc to chyba jest jeszcze ok. Jeszcze troszkę. Dlaczego to uczyniłeś? No jak dlaczego, no? Nie mógłbym dopuścić do tego ciągłego mordowania całych cywilizacji. To musiało się skończyć. Sfera sama w sobie jest cywilizacją, żywym organizmem. Zniszczenie jej byłoby nie mniejszą zbrodnią. Sfera to pasożyt. Muszę go zniszczyć. Posłuchaj mnie, Domasi Tawodi. Mój czas na tym świecie dobiegł końca. Ale gdy mnie nie będzie, musisz zastąpić mnie i związać się ze streferą. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie potęgi, jaką zyskasz. Straszny to był dźwięk. Najdłuższy gameplay. Myślałem, że Prey jest troszkę krótszy jednak. Co? Ale co? Czemu jestem w tym? A dlaczego? Ja chcę stąd się wydostać. O nie.
Tak ogromna potęga. Mogę zrobić wszystko. Usłysz mój głos, Domasi. Ta moc jest iluzją, mój chłopcze. Zapłacisz za nią straszną cenę. Ale mogę z nią zrobić tyle wspaniałych rzeczy. Mogę... Posłuchaj swojego serca. Wiesz, co trzeba zrobić. Tak, Anisi. Muszę... I do słońca? Do słońca jeb. Kozak. No ale no poświęcimy sami siebie. Czy to słońce jest w cholerę drogi? To, chyba, że naprawdę ten statek zapieprza, nie? Ono, o, zapieprza i to szybko. O, nieźle. I słońce rozdupczyło wszystko. Dziadek? Czy ja jestem... Nie, mój wnuku, nie nadszedł jeszcze twój czas. Co? Sfera? Mroczni? Zniszczeni. Pochłonięci przez ognie słoneczne. Ziemie starożytnych zostały przywrócone. Twoje imię będzie czczone w tym miejscu po wsze czasy i w sercach wszystkich Annie Woody nigdy nie zapomni, czego dokonałeś. Jest jeszcze ktoś, kto jeszcze chciałby ci podziękować. Cześć, Jen. Widzę, że umarłaś. Już tak na dobre. Tak mi przykro, nie przejmuj się. Jestem teraz wśród swoich braci. Duch Cherokeesów otacza to miejsce. Czuję się, jakbym wróciła do domu. Pragnę tylko tego, żebyś i ty mógł zostać. Nie mogę. Jordan pozostanie tu teraz, tutaj. Ty ciągle jednak należy do świata żywych. Kiedy znowu cię ujrzę? Będę przy tobie, gdy nadejdzie twój czas. Czekać na ciebie. Ale dopóki się on nie wypełni, będziemy cię ochraniać. Tommy, już nadszedł czas. Żegnaj, Tommy, stałeś się wielkim kimś tam. Tak wygląda, jakby miała być dwójka, prawda? Ale nie sądzę, że oni poruszali ten temat po raz drugi. Tak mi się wydaje, że nie. Aczkolwiek to sprawdzę, czy dwójka jest... ale chyba nie, ale sprawdzę. Koniec. Kolejna gierka za nami. Dzięki śliczne za oglądanie wam. Kto widział całość, pisze w komentarzu. No i tyle, nie? Koniec! Koniec gry! Jeśli chcecie zobaczyć tego najnowszego Preya, koniecznie napiszcie w komentarzu na dole, bo drugiej części chyba nie ma. Bo ja nic nie znalazłem na ten temat. Chyba ją wycofali, czy coś takiego miała być. A jej nie ma. Nie mogę jej znaleźć nigdzie. Jak wam się podobało, koniecznie zostawcie coś po sobie, będzie mi bardzo miło. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych seriach. Trzymajcie się, nara!